Czy celowo nie okazujesz zainteresowania jakiejś dziewczynie w domu, aby nie wchodzić w drogę koledze z willi? Tak. Dziewczyna jest Agata. Jestem w szoku. Ja nie wiem, co ja mam myśleć. To mi rozwaliło głowę. To była bomba atomowa. Mówisz, że jesteś mną zainteresowany, to mi bardzo schlebia. Natomiast czym jesteś zainteresowany? Kolejną relacją przyjacielską? No właśnie tutaj byśmy dochodzili do sedna, bo gdzieś twoja osoba zainteresowała mnie jako osoba i jakbyśmy mogli się doczekać do następnego pytania, tam gdzieś by padło. Może nie wyprzedzajmy faktów. Powiedziała Agata, że była w szoku, że się nie spodziewała, no to tym bardziej. Jeżeli ona w ogóle tego nie odbierała, no to znaczy, że on nic z tym nie robił, tak? Filipowi smakuje zawsze najbardziej to, co jest gdzieś odległe i nieosiągalne. W tym momencie nie może mieć Agaty, dlatego tak bardzo jej pragnie. Czy chciałbyś, aby inna dziewczyna niż Martyna wybrała cię podczas najbliższej ceremonii miłości? Tak. Definitywnie zostało to gdzieś potwierdzone, że jego uczucia są ukierunkowane w stronę Agaty. Czyli rozwijając, chciałbyś, żeby wybrała cię Agata. Ale jakby to jest kwestia tylko tego, co ja myślę, a do budowania relacji potrzebne są dwie strony. Ja nie wiem, co mam o tym myśleć. To są mocne słowa, bardzo mocne i... Ty mam do powiedzenia. Martyna. Co ty o tym wszystkim myślisz? Bo mi nawet nie jest smutno, bo myślisz, że to jest normalne, kiedy jest człowiekowi smutno, kiedy... jakieś, powiedzmy, nawet minimalne plany, nadzieje tam gdzieś legają w gruzach. Tak naprawdę nic jakoś bardzo mnie nie zaskoczyło. Jedynie intryguje mnie to, że zakazany owoc najlepiej smakuje. I myślałam, że ten temat z Filipem mam przegadany również, bo również poruszaliśmy twój temat, Agatko, gdzieś. Chciałam dociec, co tak naprawdę go do ciebie ciągnie. I Filip jest sam ciągle tak naprawdę trochę zagadką. Ciężko mu określić, czego szuka. No, życzę mu, żeby szukał, ale też po prostu, żeby się to nie odbiło na nikim tak naprawdę, żadną szkodą.